Cześć. Dzisiaj pokażę wam, w jaki sposób obliczyć główne centralne momenty bezwładności w takim dwutowniku, jak widzicie teraz na, na ekranie. Moment bezwładności to jest opór. Jaki stawia masa w ruchu obrotowym wokół osi? Dlatego ważne jest, że moment bezwładności będziemy liczyć względem jakiejś osi. To jest, to jest ważne. Jeżeli mówimy o momencie głównym, centralnym, to definiuje nam to, że musimy go policzyć względem osi centralnych, a osie centralne to są osie, które przechodzą przez środek ciężkości naszego przekroju. Więc zobaczcie, abyśmy mogli policzyć moment bezwładności względem osi centralnych, Czyli tych, które przechodzą przez środek ciężkości, no to musimy najpierw je znaleźć. A więc co musimy znaleźć, żeby wyznaczyć tę oś centralną? No musimy znaleźć środek ciężkości naszego tutaj dwuteownika. Więc od tego zaczniemy. Czyli policzmy sobie współrzędne środka ciężkości naszego, naszego dwuteownika. No i teraz tak, jak to sobie zrobić? Zobaczcie, wzór na. Hmm, współrzędne środka ciężkości, no bo środek ciężkości to jest punkt, prawda? Powiedzmy, że ja nazwę sobie ten punkt jako O z gwiazdką. Powiedzmy, że ten punkt ma dwie współrzędne, xowa współrzędna środka i y współrzędna środka. I teraz co? Teraz muszę sobie przyjąć jakiś układ współrzędnych x i y, w którym będę y, obliczał moją, moje współrzędne środka ciężkości. Więc tak, y, zobaczcie. Co, mus, co musimy powinniśmy zauważyć? Powinniśmy zauważyć, że nasz dwutałownik jest figurą symetryczną. Posiada jedną oś symetrii. Ja właśnie tę oś symetrii narysowałem. Jeżeli jakaś figura, jakiś przekrój posiada oś symetrii, to ta oś symetrii na pewno, na 100% jest osią centralną. Czyli taką osią, która przechodzi przez środek ciężkości. Zatem morał z tego taki, że gdzieś na tej osi, nazwę ją Y0, będzie leżał nasz Punkt o z gwiazdką, czyli punkt, który jest środkiem ciężkości. Oczywiście nie wiemy, gdzie jeszcze będzie na tej osi leżał. Dlatego musimy sobie to wyliczyć. Więc muszę przyjąć również drugą oś. To na razie nie będzie oś, oś centralna, no bo nie wiemy, gdzie jest środek ciężkości. To będzie oś jakaś tam zwykła. Nazwę ją sobie osią X bez zera. Bo zerem definiujemy osie centralne, więc mam oś x i oś y0 i one tworzą mi układ współrzędny, którego początek jest o, w tym, w tym miejscu. I teraz zobaczcie, którą z tych dwóch współrzędnych już mam? No mam współrzędną x, ją znam. Dlaczego ją znam? No bo jeżeli bym miał powiedzieć, jaka będzie współrzędna środka ciężkości x to będzie to współrzędna 0. Dlaczego 0? No bo tu jest środek, środek, początek naszego układu współrzędnych, no a nasz punkt o gwiazdką na pewno leży na osi y0, która jest osią symetrii dla tego dwutownika. Więc skoro ten środek ciężkości leży gdzieś na tej osi, no to na pewno jego współrzędna xowa będzie równa 0. Więc śmiało tu mogę wpisać, że tutaj mamy 0, a szukamy tylko i wyłącznie współrzędnej y. -owej. Jak wyliczyć współrzędną y? -ową? Wzór jest dosyć prosty. Ys równa się. Sx, gdzie Sx to statyczny moment bezwładności względem osi X. Za chwilkę powiem, jak się go liczy. Podzielone przez AC, czyli pole całkowite. I teraz tak, jak wyznaczyć Sx? A może zacznijmy od pola całkowitego, bo to będzie prostsze. Więc pole całkowite będzie równe. Co wcześniej zrobię? Wcześniej podzielę sobie naszą, naszą figurę na Y, takie mniejsze figury, dla których znam położenie środka ciężkości oraz znam y, wzór na ich pole. Więc zobaczcie, to będzie pierwszy prostokąt. Prawda? Podzieliłem sobie na, odciąłem sobie taki prostokąt. To będę miał drugi prostokąt, ten taki wysoki. O, tu jest drugi prostokąt. No i został mi tutaj trzeci, trzeci prostokąt, prawda? Czyli podzieliłem sobie nasz, nasz dwutownik na raz, dwa, trzy. Prostokąty. Teraz zrobię jeszcze jedną rzecz, która będzie mi później potrzebna w obliczeniach. Wysuję sobie w każdym z tych prostokątów taką, taki lokalny układ centralny. Centralny, czyli umieszczony w środku ciężkości, ale już nie w rozumieniu, nie w środku ciężkości całego dwutownika, a w środku ciężkości poszczególnych składowych figur. Czyli tak, środek ciężkości tego prostokąta będzie, już to rysowuję, będzie tutaj. Teraz sobie go tutaj wstawię, będzie mi łatwiej go najpierw narysować, potem wstawić. O, tutaj jest środek ciężkości, prawda? Czyli taka jakby oś centralna Y i oś centralna X. -owa. No i sobie oczywiście te, te osie jeszcze nazwę. Nazwę, skoro to są osie centralne, czyli umieszczone w środku ciężkości pierwszej figury, no to nazwę sobie to X01 i Y01. To samo zrobię w drugiej figurze, prawda? To będzie gdzieś tutaj. O tak, znowu sobie to przesunę. tak. Tak odmierzam, ponieważ narcowałem sobie to w skali. Prawda? Przyjąłem, że jedna kratka to 1 cm po to, żeby nasz rysunek był, wiecie, czytelniejszy dla Was. O, I tu mamy znowu oś x 2 i Y02. I to samo robię w trzeciej figurze, czyli tutaj sobie znowu rysowuję. Taki lokalny układ osi centralnych, centralnych, czyli powtarzam kolejny raz tych, które przechodzą przez środek ciężkości. No i to będzie x03, a tu będzie y03. Więc tak, mam zatem trzy figury składowe, z których składa się nasz, nasz dwuteownik. I mam wyrysowane trzy układy centralne, ale lokalne dla tych poszczególnych trzech prostokątów. No i teraz wracam do tego liczenia pola. Pole pierwszej figury to będzie 6 razy 2. Pole, kwa, plu, pole prostokąta. 6 razy, razy 2, prawda? Yy, przepraszam, 2 razy 8 oczywiście. No przecież tutaj mamy 3, 3. Spojrzałem sobie na te wymiary, a przecież to, to mamy tutaj. Yy, czyli 2 razy 8. 2 razy 8. Tu zapiszę, że to jest pole pierwszej, pierwszej figury. Dodaję sobie 2 razy 10. Widzicie, na w liczeniu pola też się można pomylić, więc trzeba uważać. 2 razy 10, to jest pole <laughs> drugiej figury i plus, teraz 6 razy 3, prawda, 6 razy 3, czyli pole figury trzeciej. I to się równa, jak sobie wrzucicie w kalkulator, wychodzi 54 cm kwadratowe. I to jest pole, naszego całego, całego dwutełownika. I teraz policzymy sobie ten nasz moment statyczny. sobie troszkę to odsunę, żebyśmy tu mieli więcej miejsca. O, i teraz tak, co to jest ten nasz moment statyczny? Moment statyczny względem osi x zawsze równy jest polu figury, czyli w tym przypadku polu figury pierwszej, przemnożonemu przez, jeżeli tu jest x, to y-ową rzędną środka ciężkości tej figury. E, jeszcze raz powtarzam, jest to pole figury razy, jeżeli tu jest x, to y rzędna środka ciężkości. E, często spotkacie się pewnie z, ze stwierdzeniem, że jest to odległość od osi x. Otóż nieprawda, nie jest to odległość, to jest błędne rozumowanie, chociaż często się, się pojawia na różnych... W różnych miejscach. Dlaczego nie jest to odległość? Ponieważ odległość nie może być ujemna. A rzędna może być ujemna. Więc jeżeli mielibyśmy przyjęty układ współrzędnych w innym miejscu, na przykład w taki sposób, że oś X byłaby narysowana tutaj, albo na przykład tutaj, to nagle by się okazało, że nasza odległość jest ujemna. Co jest? Co jest no, niezgodne z prawdą, prawda? bo odległość nie może być ujemna, więc a rzędna już może być. Dlatego używanie pojęcia odległość jest, jest, jest niedobre, ponieważ jeżeli zgubicie tego minusa, no to wtedy wynik wyjdzie zły. Także jest to rzędna, to, to sobie trzeba uzmysłowić. Czyli tak. Pole pierwszej figury to po prostu 2 razy 8, prawda? 2 razy 8, podpisuję, że to jest pole. Figury pierwsze I teraz sobie zacznę tą rzędną, y rzędną środka ciężkości pierwszej figury, ona jest gdzieś tutaj, prawda? O, to jest to rzędna. No, czyli to współrzędna w tym układzie, prawda? O, proszę, tak, 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 tak. I to będzie nasze y1, nazwę sobie to. Bo y rzędna, czyli ta rzędna będzie wynosić, no tu 3 i 10 to 13, i jeszcze połowa, bo to prostokąt to będzie 14, prawda? Razy 14 i to jest nasze Y1. Dobrze, idziemy dalej, dodajemy pole drugiej figury, czyli 2 razy 10. 2 razy 10 to jest pole figury drugiej, i teraz razy rzędna jej środka ciężkości, y rzędna. No to mamy sprawę jasną, to jest tutaj, prawda? Tak. Rzędna y w naszym układzie, w którym liczymy, i to będzie y2, czyli y2 będzie równe 3 i połowa z 10, czyli 5, czyli razem 8. Czyli 8. Tak. I to będzie nasze y2. I dodajemy jeszcze trzecią figurę, czyli to będzie pole, to będzie 6 razy 3. 6 razy 3, pole figury trzeciej razy, znowu y rzędna, czyli tutaj. I ona będzie równa po prostu półtorej. No i wrzucamy sobie w kalkulator. Wynik wychodzi nam 411 cm do potęgi trzeciej, ponieważ mnożyliśmy cm razy cm razy cm, czyli pole razy razy jeszcze ta rzędna. Ok, mamy SX, mamy AC, wstawiamy sobie, prawda? 411 cm do trzeciej przez 54 cm do kwadratu. 54. Upraszczamy sobie oczywiście jednostki, tutaj całe centymetry, tu zostaje sam centymetr. No i zostaje nam wynik, który jest równy. 7, 6, 1, 1, 1 centymetra. Mamy zatem, zatem y-kową współrzędną środka ciężkości. Jak możecie sobie sprawdzić, czy wasz wynik jest dobry? No, polecam na przykład AutoCADA. AutoCAD ma, ma taką, taką funkcję, jak parametry fizyczne, prawda? Używając tej funkcji, można. Obliczyć sobie, znaczy AutoCAD to obliczy, położenie środka ciężkości oraz wartości głównych, centralnych momentów uzadności. Polecam sobie, sobie zasięgnąć informacji i policzyć sobie to w autokadzie, jeżeli, jeżeli używacie autokada, także to, to można sobie wtedy dokładnie sprawdzić. No i teraz co zrobię? Wyrysuję tą oś x no, na wysokości równej 7,611, 1, 1, prawda? Więc będzie to mniej więcej, troszeczkę poniżej środka ciężkości figury numer 2, no bo on jest na wysokości 8, prawda? Więc to będzie gdzieś tam o powiedzmy, że tutaj, prawda? O, i tutaj będzie nasze no, X 0. Czyli zobaczcie, mamy już układ osi głównych centralnych, czyli układ, który jest zlokalizowany w środku ciężkości naszej figury, prawda? Jeszcze warto sobie zmiarować tutaj na jakiej wysokości znajduje się nasza oś centralna. To później nam się przydadą do, do dalszych obliczeń. I tutaj mamy to nasze 7,11. 7,6 jest 111 cm. 7,6 111 cm. Ok, czyli mamy załatwione wyznaczenie środka ciężkości. Naszej figury, naszego przekroju, teraz możemy przejść do obliczania głównych, centralnych momentów bezodności, czyli momentów bezodności liczonych względem osi x0 i osi y0. Jeśli mamy już wyliczony środek ciężkości naszego przekroju, mamy wyrysowane główne centralne momenty, osie bezwładności, to teraz wyliczymy sobie momenty bezwładności względem tych osi, czyli policzymy moment bezwładności względem osi xowej oraz względem osi yowej, które już są, jak mówiłem wcześniej, osiami centralnymi. Ten moment bezwładności, powtórzę jeszcze raz, jest to opór. Jaki stawia masa w ruchu obrotowym? Mówiąc prościej, moment bezwładności zależy od czego? Zależy od masy i od tego, jak daleko ta masa znajduje się od osi. Takim dobrym przykładem jest, jest młotek, prawda? Wyobraźcie sobie, że trzymacie młotek na końcu trzonka, czyli można powiedzieć, że możemy sobie tam wyobrazić wirtualną oś, wokół której go obracamy, prawda? No bo kręcąc tym młotkiem, uderzając nim, obracamy go wokół osi. No i zobaczcie, w ruch obrotowy jest go ciężko wprowadzić. Dlaczego? No bo główka młotka jest ciężka, jest daleko od osi obrotu, więc mamy dużą masę daleko od osi, więc moment bezwładności jest duży. Ale jeżeli już go, jeżeli już pokonamy ten opór, który stawia masa dla ruchu obrotowego, no to. Siła bezwładności łatwo wbija gwoździe, prawda? Także młotek jest takim, takim jednym z przykładów działania momentu bezwładności. I teraz co? No zacznijmy sobie liczyć nasze momenty bezwładności. Tak, zapiszę sobie tak. i, x0. Czyli i to moment bezwładności, a x0 to jest oś, względem której go liczymy. No i teraz tak. Oczywiście. Y Moment bezładności, podobnie jak i te momenty statyczne, które liczyliśmy szukając środka ciężkości, będziemy liczyć cząstkowo, czyli to będzie to suma momentów bezwładności każdej z tych trzech figur cząstkowych, czyli pierwszej, drugiej, trzeciej. I teraz tak, zacznijmy sobie od figury pierwszej. Moment bezwładności prostokąta. Wzór na moment bezładności prostokąta jest bardzo prosty. Wystarczy sobie zapamiętać, że Wymiar boku, który jest do osi, względem której liczymy równoległy, jest zawsze w potędze pierwszej. No U nas wymiar boku tego prostokąta, który do osi x0 jest równoległy, to wymiar 8. No więc ósemkę mamy w potędze pierwszej, prawda? I mnożymy przez wymiar yy, boku tego prostokąta, który do osi x0 jest prostopadły. No, wymiar prostopadły to 2 i on zawsze jest w potędze trzeciej. Czyli podsumowując, wymiar do osi, względem której liczymy równoległy potęga pierwsza, wymiar do osi, względem której liczymy prostopadły potęga trzecia, prawda? No i 12 to jest stała, która jest przypisana do prostokąta w trójkącie. Zasada taka sama, tylko że stała będzie równa 36, czyli to będzie znowu wymiar równoległy, razy wymiar prostopadły potem potędze trzeciej przez 36, tak będzie w trójkącie i tak dalej, i tak dalej, więc te wzory są logiczne, nie trzeba koniecznie się uczyć ich na pamięć. Ok, zapisaliśmy moment bezwładności pierwszego prostokąta, ale nie względem osi X0, czyli tej. Tylko zapisaliśmy moment bezwładności. Tego prostokąta względem osi, ale tej, czyli x01, czyli to jest moment bezwładności naszego prostokąta względem osi 01, czyli tej centralnej, ale w rozumieniu pierwszej figury. Ale nas interesuje tak naprawdę moment bezwładności naszego pierwszego prostokąta względem osi centralnej, ale w rozumieniu całego przekroju, a nie w rozumieniu osi centralnej dla figury numer 1. Więc co musimy zrobić? Musimy przejść z twierdzenia Steinera, czyli przejść z osi ze wzoru na osi X01, czyli z tego wzoru, na oś X0. I do tego wykorzystamy twierdzenie Steinera. Już pokazuję, jak to zrobić. Zaznaczam sobie odległość między tymi osiami. To jest odległość, którą nazwę sobie D1. Czyli jest to odległość między osią X01 a osią X0. I teraz tak. Twierdzenie Steinera mówi tak. Abyśmy przeszli z wyliczonego momentu bezwładności na osi centralnej w rozumieniu małej figury, czyli x0,1, na każdą inną oś, czyli w tym przypadku na oś x0, czyli centralną w rozumieniu całej dużej figury, musimy dodać pole tej małej figury. Czyli dodaję, do, dodaję sobie pole tej małej figury, czyli 2 razy 8. No więc mamy. Tutaj zaznaczam, że to jest pole figury pierwszej. I mnożymy to pole razy kwadrat tej odległości. Czyli tą odległość pomnożoną do kwadratu. No, jak zapisać tą odległość? No, ta odległość to będzie różnica długości od podstawy do tej osi. Czyli u nas to będzie 3, 10 i jeszcze 1, czyli 14. Czyli 14. Od, odjąć. Odległość od podstawy do osi x0, czyli 7, 6, 1, 1, 1. I oczywiście do kwadratu. No i to jest nasze D1 kwadrat. Prawda? A to całe to jest twierdzenie Steinera. Czyli tu mamy twierdzenie. To ten człon to twierdzenie. Steiner'a. Czyli widzicie, nie jest to wcale takie skomplikowane twierdzenie Steiner'a. Po prostu jest to pole razy odległość między osiami, dla których robimy przejście do potęgi drugiej i tyle. Idziemy dalej. Druga figura. Druga nasza figura, czyli drugi prostokąt, wymiar do osi x0 równoległy to 2, więc 2 w potędze pierwszej mnożymy przez wymiar do osi X02 prostopadły boku prostopadłego, czyli to będzie 10 w potędze trzeciej. No jak to we wzorze, standardowo przez 12 dla prostokąta. I co? Znowu stoimy na osi X02, a chcemy stać na osi X0, więc znowu musimy przejść stwierdzenia Steinera pomiędzy tymi osiami. To jest nasze D2, czyli odległość między osią X02 a osią X0 oznaczam. D2, no czyli dodaję znowu pole standardowo, tu też napiszę, że to jest na razie moment, liczy, moment, ale względem osi i x0,2, a my przecież chcemy moment względem osi x0, więc znowu przechodzimy stwierdzenia Steinera. Pole, czyli 2 razy 10, podpisuję pole figury numer 2 i mnożę przez, Kwadrat odległości między osiami, czyli przez d2 do kwadratu. No, jak tu zaznaczyć d2, znowu geometrycznie, czyli ta odległość cała to 3 i 5, no bo tu leży środek ciężkości drugiego prostokąta. No i od tych 8 musimy odjąć 7, 6, 1, 1. Czyli 8 odjąć 7, 6, 1, 1, 1 i całość podnosimy sobie do kwadratu. No i znowu to jest d2 do kwadratu. I jeszcze zostaje nam trzecia figura. Znowu wymiar do osi równoległy do osi x0, 3 to 6, czyli 6 potęga pierwsza. Wymiar do osi x0, 3 prostopadły, czyli 3 potęga trzecia, 12 dla prostokąta. Tu napisaliśmy wzór na I, x 03 a my chcemy mieć I, 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 x, 0 przepraszam, więc przechodzimy stwierdzenia Steinera z osi x03 na oś x0. Więc znowu dodajemy pole figury trzeciej, czyli 3 razy 6, czy tam 6 razy 3. Tak. Pole figury trzeciej i mnożymy przez odległość między osiami do kwadratu. Oczywiście ją zaznaczę. To będzie teraz ta odległość. Czyli to jest nasze d. d3. I d3 będzie równe 7, 6, 1, 1, 1, czyli ta odległość, na której jest oś x0. No, odjąć półtorej, prawda? Czyli tutaj. Yy, odległość od podstawy do osi x0,3. Czyli 7, 6 odjąć 1,5. To wszystko do potęgi drugiej. I to jest nasze D3 do kwadratu. Zamykamy nawias. No i pozostaje wynik wrzucić w kalkulator. No i polecam sprawdzić sobie na przykład w Autokadzie. Wrzuciłem to w kalkulator i mój wynik, który, który otrzymałem, to był 1513,8,3-3-3, cm do potęgi, której czwartej. Centymetr do pierwszej razy cm do trzeciej daje centymetr do czwartej. Co jest ważne? Ważna jest, ważna jest dokładność. W przypadku momentów bezładności musimy. Za, zaokrąglać do co najmniej czterech miejsc po przecinku, z racji tego, że, że potęgujemy, potęgujemy do potęgi trzeciej, prawda, więc ten błąd narasta wykładniczo, dlatego e, aż cztery miejsca po przecinku. Mm, dobra, mamy i x0, no to teraz co, policzmy jeszcze i y0, czyli tym razem moment bezwładności, względem osi centralnej, ale tej pionowej y0. Czyli zapisuję, zapisuję sobie i y 0 to się równa. No i standardowo. Pierwsza figura wymiar do osi y0 równoległy to będzie 2, więc potęga pierwsza. Wymiar do osi y0 prostopadły to będzie 8, potęga trzecia przez 12, bo to prostokąt i teraz zobaczcie. Stoimy na osi zapisaliśmy wzór na moment wysadności dla osi Y01, prawda? Czyli centralnej w rozumieniu tego, tego małego prostokąta. No ale jaka jest odległość między osią Y01 a osią Y0? Zerowa, ponieważ te osie się pokrywają, leżą na, na sobie, prawda? Na jednej prostej. Więc twierdzenie Steinera już teraz nie ma sensu, ponieważ ta odległość do kwadratu między osiami no byłaby i tak zerowa, więc cały, cały człon stwierdzenia Steinera byłby zerowy, no po prostu ono jest niepotrzebne, bo nigdzie nie musimy przechodzić, bo mamy już de facto zapisany wzór na moment bezwładności względem osi Y0, czyli tej centralnej. Więc tutaj już nie, nie dopisujemy nic, dodajemy kolejny moment bezładności, czyli tym razem figura druga, wymiar do osi Y0 czy Y02 równoległy to będzie 10, więc 10 w potędze tym razem pierwszej, razy prostopadły, czyli 2, Potędze trzeciej. Dzielimy przez 12, zamykamy nawias i to ta sama historia. Oś Y02 pokrywa się z osią Y0, więc twierdzenie Steinera jest zupełnie niepotrzebne. Idziemy dalej. Mamy kolejny prostokąt, ostatni trzeci. Wymiar do osi Y03, czy Y0 równoległy, to będzie 3, prawda? Potęga pierwsza. No i wymiar prostopadły. Bok prostopadły ma długość 6, więc razy 6 do potęgi. Trzeciej przez 12 no i również stwierdzenie sztań potrzebne, bo oś Y03 również pokrywa się z osią Y0. Taka sytuacja ma miejsce zawsze w figurze, która, która posiada chociaż jedną oś symetrii. prawda jeżeli figura ma jedną oś symetrii, no to, no to często zdarzy się tak, że. że że dla niektórych figur składowych to twierdzenie Steinera będzie, będzie niepotrzebne. Nie będziemy go musieli używać, więc znowu wracamy sobie w kalkulator. No i wynik, jaki otrzymujemy, to jest, to jest taki ładny, okrąglutki wynik: 146 cm do potęgi czwartej. Tutaj oczywiście to jest okrągły wynik, więc, więc nie muszę niczego zaokrąglać. Wyniki oczywiście sprawdzone z, z AutoCADem, polecam sobie naprawdę ćwicząc, kontrolować się, czyli wrzucać sobie do AutoCADa, na YouTubie znajdziecie sporo, sporo tutoriali, gdzie, gdzie ludzie tłumaczą w jaki sposób wrzucić sobie taką figurę do AutoCADa, w jaki sposób uzyskać wyniki w zakresie parametrów fizycznych. Dzięki za uwagę.